Dzień dobry drodzy rebelianci i rebeliantki, moim i waszym gościem jest dzisiaj profesor Joanna Tyrowicz, ekonomistka, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry państwu. Pani profesor, dzisiaj ekonomiści napisali, że produkcja październikowa w październiku wyrwało wręcz z butów. Wzrosła ta produkcja do poziomu 4,7% rok do roku. Czy będziemy teraz w takim razie obserwowali rozwój gospodarczy, czy jest to jeszcze za wczesny znak, żeby móc takie oceny kreować? Ja jestem zaniepokojona pana pytaniem, bo nie wiem, czy pan ma świadomość, że my mamy bardzo wysokie tempo wzrostu gospodarczego w tym roku. Były nie najlepsze dane we wrześniu, ale tempo wzrostu gospodarczego w tym roku nie będzie bardzo odległe od 3% rok do roku. Pierwsze dwa kwartały były bardzo dobre, trzecie i czwarte będą nieco słabsze w porównaniu do pierwszego i drugiego, ale cały czas średniorocznie wyjdzie dobrze i na pewno wszyscy analitycy, w sensie, znaczy na pewno jak na pewno, przyszłość jest trudna do zgadnięcia, różne rzeczy się mogą wydarzyć, ale jeżeli rozwój wypadku będzie taki, jak dzisiaj można prognozować, to 2025 będzie lepszy niż 2024, jeśli chodzi o PKB i sytuację naszej gospodarki. Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, więc patrząc ze strony parametrów gospodarki realnej, o której pan zaczął, czyli produkcja sprzedana, sprzedaż detaliczna, popyt na pracę, wynagrodzenia, tu nie ma niepokojących wiadomości. Bardzo słabe były dane za wrzesień, nie wszyscy wiedzieli, co tam się z nimi dzieje i dlaczego są takie słabe. Było kilka hipotez krążących na rynku, ta, która się okazała być najbardziej, teraz mogę powiedzieć ex post, bo już mamy dane za październik, ta, która dla mnie była najciekawsza i okazała się być chyba najbardziej wiarygodną, dotyczy czysto technicznych efektów, czyli tego, ile jest w danym miesiącu sobot, niedziel i jak to się układa w relacji rok do roku. Okazuje się, że skoro październik był taki dobry, to znaczy, że te wrześniowe efekty były jednorazowe i związane z niekorzystnym układem dni kalendarzowych. Ale nie mamy złych wiadomości. Nie, to absolutnie bardzo dobre wiadomości, tylko właśnie ciekawiła mnie ta przyszłość, że tak powiem, bo pani powiedziała, nie da się pewnych rzeczy przewidzieć, ale pani trochę pewne rzeczy przewidziała. Ja szczerze mówiąc, oglądałem pani rozmowę na kanale namniezależny.pl, gdzie pani 7 miesięcy temu około powiedziała, że jeżeli nie będziemy bardziej naciskać na wzrost stóp procentowych, to inflacja się odbije. I dzisiaj my jesteśmy tego świadkami, że ta inflacja rośnie i już dzisiaj jest odczyt 5%. Więc no, jakby ma pani tą czarodziejską kulę i jest pani przewidzieć pewne zachowania gospodarcze. To też nie był bardzo wyjątkowy osąd wtedy. Zacznijmy, po pierwsze oni chyba się nazywają Nam Zależy, a nie Nam Nie Zależy, ten portal. A to drobiazg. Natomiast kilka rzeczy może uporządkujmy. Pierwsze jest takie, że rzeczywiście latem tego roku wydawać się mogło, że korzystne odczyty CPI, czyli tego głównego wskaźnika inflacji, wskazują, że już jesteśmy w korzystnej sytuacji, jeśli chodzi o sprowadzenie inflacji do celu, ale to była iluzja. Iluzja liczb związana po pierwsze z takimi efektami jednorazowymi rzeczy, które się działy w roku 2023, które na początku 2024 pokazywały niższe wskaźniki, z dużym umacnianiem kursu, z tym, że różne rzeczy, które były kłopotliwe w 2023, były raczej w drugiej połowie niż w pierwszej połowie. Więc to, że coś fajnie wyglądało w 2024 roku na początku, niestety nie znaczyło, że już jesteśmy w domu. Dlatego ja wolę się odwoływać do takiej kategorii jak ustabilizowanie procesów cenowych niż konkretnie odczyt wskaźnika CPI, bo on po prostu w krótkim okresie może nam dawać bardzo fajne odczyty, ale niekoniecznie być znakiem tego, że w gospodarce procesy cenowe zostały w pełni ustabilizowane. Drugie to jest to, że i w pierwszej, i w drugiej połowie roku mamy bardzo wysoki wskaźnik inflacji w usługach rynkowych, czyli nie tam, gdzie są jakieś ceny regulowane, tylko pan i ja idziemy do fryzjera, do kina, kupujemy usługi transportowe. Te wskaźniki inflacji przyspieszają przez cały czas i to przyspieszenie wskaźników inflacji cen usług oznacza, że mamy cały czas bardzo wysoki popyt po stronie gospodarstw domowych i wysoką skłonność czy akceptację dla wzrostów cen.
Jeżeli akceptujemy wzrost cen usług, to dlaczego mielibyśmy nie akceptować wzrostu cen dóbr, towarów, które kupujemy na co dzień? Więc to, że mamy po stronie gospodarstw domowych relatywnie wysoką akceptację dla wzrostu cen, oznacza, że kiedy pojawią się jakieś nowe impulsy, czy to dotyczące globalnych cen żywności, czy dotyczące globalnych cen paliw, może być wysoka skłonność konsumentów do akceptowania podwyżek cen. Oni będą próbowali to przełożyć na podwyżki płac, ale to znaczy, że jesteśmy w takiej niestabilnej sytuacji, nie ustabilizowanych, niskich procesów cenowych, tylko każda jedna nowa wiadomość jest w stanie nas bardzo daleko wybić od równowagi i odciągać od celu. Więc no to jest ta sytuacja, z którą mamy do czynienia i w tym sensie bieżące wskaźniki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny są pewną wskazówką co do siły tych procesów, ale nie pokazują w żaden sposób, że już jest okej, tak? Że już jest dobrze. Ale czy dzisiaj również by Pani postulowała podniesienie stóp procentowych, bo Rada Polityki Pieniężnej w tym momencie zarekomendowała, aby stopy pieniężne zostały utrzymane na tym samym poziomie, które były. Czyli że nie rekomendowała żadnych podwyżek. Czy Pani by optowała jednak, żeby już w tym momencie trzymać rękę na pulsie i delikatnie zacząć je podnosić? W mojej ocenie stopy procentowe zostały podniesione do niewystarczającego poziomu w 2022 roku. Ten poziom, do którego Rada doszła, czyli 6,75, ostatnia podwyżka stóp procentowych miała miejsce zanim ja dołączyłam do Rady w 2022 roku. Ten poziom 6,75 nigdy nie gwarantował sprowadzenia inflacji do celu. Żadna projekcja NBP nie wskazywała, że jesteśmy w stanie zejść przy tych stopach procentowych z inflacją stabilnie do celu. Więc ten poziom wyjściowy był niewystarczający. Po drugie, w mojej ocenie obniżka we wrześniu zeszłego roku, te zaskakujące dla wszystkich i kończące się dużym osłabieniem złotego, była niestosowna, nieadekwatna, nie poparta danymi. Zaszkodziła naszej gospodarce i utrudnia nam dojście z inflacją do celu, co bardzo ładnie było widać w projekcji lipcowej Narodowego Banku Polskiego, gdzie ścieżka inflacji była po prostu wyższa niż w poprzedniej projekcji lipcowej. I te dwie rzeczy razem złożone wskazują na to, że dzisiejsze stopy procentowe, te, które mamy, są po prostu niewystarczające, żeby zagwarantować obywatelom, panu, naszym widzom i słuchaczom dzisiaj, że nasza polityka pieniężna w wiarygodny sposób sprowadza inflację do celu. To nie ma innego sformułowania, lepszego sformułowania. Zagwarantowanie państwu stabilnego otoczenia cenowego. Z tych wszystkich względów uważam, że stopy procentowe mamy w Polsce na niewystarczającym poziomie, tak jak powiedziałam, zostały niewystarczająco podniesione, a potem nieodpowiedzialnie obniżone. Powiedziawszy to, jak Państwo śledzicie wyniki głosowań Rady Polityki Pieniężnej, te, które zostały już upublicznione, nie przedstawiam większościowego stanowiska w Radzie. I w tym sensie raczej na Państwa miejscu pewnie bym się nie spodziewała podwyżek, co nie zmienia faktu, że uważam je za uzasadnione, czy uważam, że stopy procentowe powinny być dzisiaj w naszej gospodarce wyższe, głównie dlatego, że my nie jesteśmy w najmniejszym stopniu przygotowani na żadne globalne niepokoje i niepewności w tej chwili, to znaczy ceny paliw są jak na razie relatywnie niskie, pomimo zaburzeń politycznych na Bliskim Wschodzie. Mamy relatywnie mocny kurs złotego, chociaż w ciągu ostatnich 2 czy 3 tygodni bardzo się osłabia w relacji do dolara. Więc to jeszcze nie jest taka sytuacja, w której coś by się faktycznie działo, ale jak się zacznie dziać, to my jesteśmy na to nie gotowi. Jesteśmy z wysoką inflacją usług, z wysoką dynamiką płac, z nieustabilizowanymi procesami cenowymi od 2019 roku. Wszyscy przyzwyczajeni do inflacji na poziomach zdecydowanie przekraczających cel. Więc jeśli się przydarzy jakikolwiek zewnętrzny szok, to po prostu nie jesteśmy na niego gotowi i znów koszty tego poniosą osoby w najtrudniejszej sytuacji, czyli na przykład emeryci, których emerytury są późno waloryzowane. Osoby, które pracują w sektorze publicznym, gdzie podwyżki zdarzają się bardzo rzadko. Ci wszyscy, którzy zależą od świadczeń społecznych, które też są w Polsce relatywnie przypadkowo w trybie waloryzowane, te wszystkie osoby będą musiały sobie móc dać radę ze znacznym wzrostem kosztów życia,
bez wystarczającego czy współmiernego wzrostu środków do życia. Dlatego tak strasznie ważne jest wprowadzenie inflacji do celu i dlatego to, że zabiera nam to tak długo i dalej nie mamy gwarancji bycia w celu, jest niepokojące. Pani profesor, ale wyższe stopy procentowe to oczywiście wyższe wydatki na kredyty. I umówmy się, tak samo to dotyka zwykłego szarego człowieka, jak i przedsiębiorcę, który może mieć kredyt obrotowy, który ma różne leasingi. Czy to nie wpłynęłoby na gospodarkę pod tym względem, że ludzi jednak mimo wszystko byłoby stać na mniej i przez to może ich poziom życia by się trochę delikatnie obniżył? Wie pan, to trochę o to chodzi. Znaczy nie o to, żeby obniżyć poziom życia oczywiście, tylko jakby sposób, w jaki oddziałuje polityka pieniężna na gospodarkę jest taka, że podnosząc stopy procentowe zachęca do oszczędzania tych, którzy mają wolne środki, a tych, którzy są zapożyczeni, zmusza do ponoszenia wyższych kosztów obsługi tego zadłużenia, przez co mniej zarobionych przez nich pieniędzy trafia na rynek i zwiększa presję inflacyjną. Nie ma innego mechanizmu. Oczywiście fajnie byłoby zadekretować, że ceny mają rosnąć wolniej, ale to jest mało skuteczne, o czym wiemy od pokoleń. Więc to, co pan zapytał, to trochę pan mnie pyta, czy to nie jest problem, że polityka pieniężna by zadziałała. No nie, tego jest. W ten sposób sprowadzamy inflację do celu. Natomiast popatrzmy też w dane, czyli nie tak na takim super ogólnym poziomie, tylko na jakimś bardziej konkretnym. Po pierwsze, kredyt konsumencki w Polsce rośnie. To znaczy, że niezależnie od bieżącego poziomu stóp procentowych, gospodarstwa domowe, te, które chcą uzyskać kredyt konsumencki, nie są odstraszone relatywnie wysokimi, w mojej ocenie nie dość wysokimi, ale relatywnie wysokimi stopami procentowymi. To, że rośnie kredyt konsumencki, rośnie też kredyt hipoteczny. Więc gospodarstwa domowe, te, które chcą zakupić nieruchomość, pomimo relatywnie wysokich, znowu w mojej ocenie nie dość wysokich, ale pomimo relatywnie wysokich stóp procentowych, decydują się na podjęcie tego zobowiązania finansowego. Jak popatrzymy na stronę po stronie przedsiębiorstw, Polska to jest taki kraj, w którym przedsiębiorstwa większość inwestycji finansują z własnych środków. Jeśli korzystają z kredytu, to są to największe przedsiębiorstwa i tutaj najważniejsze są projekty inwestycyjne, a nie sam koszt kredytu. I po drugie, jakby oczywiście średnie i małe firmy korzystają z różnego rodzaju instrumentów o charakterze quasi-kredytowym, tak jak pan powiedział, kredyt obrotowy czy leasing, których koszt jest powiązany jakoś ze stopami procentowymi. Ale no, na dzisiaj nie widać żadnego spowolnienia jakby w ich aktywności w tym obszarze. Więc te stopy procentowe, które mamy i te nawet, które mieliśmy przed obniżką w wrześniu zeszłego roku, one obniżą, być może w porównaniu do sytuacji, gdyby były zero, czyli jeszcze niższe, jakoś zmniejszały kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny i kredyt dla przedsiębiorstw, ale w praktyce jeden i drugi i trzeci w kategoriach realnych rok do roku rośnie. Czyli to nie jest tak, że nie ma z powodu zbyt wysokich stóp procentowych zainteresowania kupnem dóbr przez gospodarstwa domowe na kredyt, kupnem nieruchomości na kredyt albo finansowaniem inwestycji przez przedsiębiorstwa. To, co dla naszej gospodarki jest dzisiaj najtrudniejsze i to, co będzie jej sprawiało największą trudność, to jest oczywiście sytuacja u naszych głównych partnerów handlowych, w tym w Niemczech, ale ogólnie w Unii Europejskiej. Tam wzrost gospodarczy jest chwilowo w zaniku. To jest przejściowe. Wszystkie prognozy wskazują na to, że 2025 powinien być znacznie lepszy niż 2024. I to będzie dużą ulgą dla przedsiębiorstw w Polsce eksportujących, czy dobra, czy usługi, nie ma znaczenia. I będzie też takim odblokowaniem potencjału rozwojowego w tych branżach, które są nastawione, czy w tych firmach, które są nastawione na eksport. Natomiast jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną w naszej gospodarce, to naprawdę nie ma się czym niepokoić. Nawet jeśli by się pojawiły jakieś nieco gorsze dane w czwartym kwartale, związane czy z odbudową popowodziową, czy z niewystarczająco szybko odbudową popowodziową, z niższą skalą aktywności gospodarczej z powodu zniszczeń popowodziowych, tak powinnam to powiedzieć, to nie są jakieś rzeczy, czy to jakieś procesy, które by narażały przyszłość naszej gospodarki i jej tempo rozwoju. Pani profesor, a nie sądzi Pani, że też dobrym byłoby zastosowanie marchewki? Dzisiaj bardzo nisko oprocentowane są tak zwane depozyty.
czy nie byłoby lepiej, żeby banki raczej podniosły te stopy oprocentowania depozytów, aby ludzie chcieli zostawiać pieniądze w banku zamiast je konsumować? Dwie rzeczy w Pana pytaniu, jeśli mogę. Pierwsza jest taka, że Rada Polityki Pieniężnej nie ustala stóp procentowych, depozytowych i kredytowych. Ustala jedną stopę procentową i do niej banki się dostosowują. I to, na ile ta stopa będzie miała przełożenie na depozyty, a na ile będzie miała przełożenie na kredyty, to już zależy od polityki ze strony banków, na którą oczywiście możemy oddziaływać komunikacją, ale na którą nie mamy bezpośredniego oddziaływania. Powiedziawszy to, problem z oczekiwaniami na rychłe obniżki stóp procentowych w Polsce, a trochę tak jest prowadzona debata, jest taki, że ze strony banku zaoferowanie długiego depozytu na wysokie stopy jest nierentowne, bo jeżeli wszyscy mówią, że za chwilę NBP obniży stopy procentowe, a bank miałby dzisiaj zaoferować atrakcyjny depozyt, to za chwilę obudzi się w sytuacji, w której musi wypłacić wysokie odsetki, kiedy rynkowa stopa jest już niższa. Więc dopóki nie porzucimy w mojej ocenie błędnej narracji o tym, że jakoś za chwilę NBP będzie obniżało stopy procentowe, to takie oferty się nie pojawią. Po drugie, niewystarczająco restrykcyjna skala polityki, czyli niewystarczająca restrykcyjność polityki pieniężnej, czyli to, o czym mówię, że stopy są wysokie, ale nie dość wysokie i zbyt szybko zostały obniżone. Przez cały ten okres banki w mniejszym stopniu obniżały oprocentowanie kredytów niż obniżało oprocentowanie depozytów. Kiedy stopy rosły, to różnica pomiędzy depozytami a kredytami się troszeczkę zmniejszała. Dlaczego? Dlatego, że do banków też docierało w takim sensie perspektywy, tak, że Rada Polityki Pieniężnej będzie zacieśniała politykę pieniężną, będzie podnosiła stopy procentowe. To się przekładało na zainteresowanie gospodarstw domowych zwiększeniem depozytów. Plus dla wielu gospodarstw domowych depozyty to była praktycznie jedyna metoda przynajmniej częściowej ochrony przed inflacją, ale przypomnę, stopy procentowe wynosiły maksymalnie 6,75 przez NBP, a inflacja wynosiła nawet do 18,6, tak? Więc to była tylko częściowa ochrona przed utratą wartości z powodu inflacji. Natomiast jak teraz jesteśmy w tej takiej fazie, że wszyscy oczekują od NBP, że będzie obniżało stopy i NBP też jakoś daje takie nieśmiałe sygnały ze strony różnych członków Rady, że to już zaczynamy się zbliżać do tego momentu, no to banki, znaczy ludzie nie są zainteresowani zwiększeniem oszczędności, bo też dostają sygnał, że okej, stopy są jeszcze przez chwilę wysokie, ale za chwilę będziemy je obniżać. To już jest ten moment, że zaczynamy luzować. Możecie konsumować, nie musicie oszczędzać. Więc jakby zainteresowanie gospodarstw domowych depozytami też no, nie zwiększa się, tak? Więc trudno, żeby banki miały jakąś bardziej atrakcyjną ofertę, jeśli nie ma zainteresowania po stronie gospodarstw domowych. No i po trzecie pojawiają się relatywnie atrakcyjne alternatywy, takie jak obligacje rządowe, detaliczne, czy innego rodzaju instrumenty inwestowania. I ja nie próbuję powiedzieć, że to jest coś złego, to fajnie jest, że są alternatywy. Natomiast niestety im bardziej będzie ta nasza narracja za w mojej ocenie splamiona, tak? Dyskusjami o jakichś rychłych obniżkach, kiedy inflacja przyspiesza, tym trudniej będzie doprowadzić do zwiększenia oszczędności, zmniejszenia wydatków konsumpcyjnych i zmniejszenia presji w związku z tym na wzrost cen. A jakie są prognozy NBP-u na czwarty kwartał, jeżeli chodzi o inflację? Czy, no, umówmy się, grudzień to są właśnie miesiące, gdzie konsumpcja wydaje mi się, że idzie wysoko ze względu chociażby na okres świąt. Czy w takim razie mamy się spodziewać powiększenia tej inflacji w czwartym kwartale? Znowu dwie rzeczy. Po pierwsze, ponieważ zawsze grudzień jest takim miesiącem, a na inflację patrzymy rok do roku, no to ten efekt by zaistniał tylko, gdybyśmy w tym grudniu mieli wydawać więcej niż w poprzednim grudniu. Także inflacja grudzień do grudnia to jest inflacja, o ile więcej wydamy na święta w tym roku w relacji do poprzedniego roku, a nie święta versus brak świąt. Więc Pana pytanie jest częściowo uzasadnione, ale częściowo przez to, że mierzymy relacje rok do roku, to jakby ten efekt troszeczkę znika. To nie jest odpowiedź na pytanie, co NBP prognozuje, tylko ogólnie jak wygląda prognozowanie czy mierzenie inflacji. Natomiast jeśli chodzi o same procesy inflacyjne, NBP jako narzędzie komunikacji używa tak zwanej projekcji. Projekcja podaje średnią inflację w kwartale, w sensie w całym kwartale czwartym, a nie za listopad, którego jeszcze nie znamy, czy za grudzień, który będzie
znanym gdzieś w połowie stycznia, więc pewne przyspieszenie w czwartym kwartale w relacji do trzeciego kwartału jest, no ale to już trochę widzimy po tym, że październik był wysoki w porównaniu do miesięcy trzeciego kwartału. Natomiast to część z Państwa może żyć w takim przekonaniu, że ten wskaźnik inflacji przyspieszył dlatego, że wzrosły ceny nośników energii. I to jest prawda, ale tylko częściowa prawda. Między innymi dlatego tak strasznie zwracam uwagę na procesy cenowe, żebyśmy pomyśleli o tym, co się wydarzyło w tym roku w relacji do poprzedniego roku. Oczywiście, że zostały częściowo uwolnione ceny nośników energii, ale na przykład rok temu we wrześniu zostały wprowadzone leki za złotówkę, czy rozszerzono program lek za złotówkę. W tym roku tego efektu już nie będzie. I to oznacza, że po prostu w zeszłym roku żeśmy mieli nadzwyczajne obniżenie inflacji z tego powodu. Tego efektu w tym roku nie zobaczymy, więc wrzesień, październik i listopad 2024 będą miały wyższe wskaźniki z tego tylko powodu. Nie dlatego, że leki podrożały bardziej, bo nie, tylko dlatego, że ten wskaźnik w zeszłym roku był w sztuczny sposób obniżony, znaczy sztuczny, czyli regulacyjny. Tak? Podobnie jest z efektami dotyczącymi na przykład rok temu cen paliw. Państwo już pewnie wszyscy zapomnieli, ale wtedy był taki problem tam we wrześniu, w sierpniu, że być może niektóre jak to się nazywa, to takie, gdzie się podjeżdża samochodem, nie dyspozytory, dyspozytory, tak? Tak, że tam wisiała kartka, że awaria. Te ceny przy ówczesnych relacjach rynkowych cen złotego do innych walut i cen paliw okazały się być mało trwałe, ale dały specyficzne warunki dla cen w tym roku. W tym roku złoto się umocnił bardzo, ceny paliw są niższe. Mielibyśmy z tego powodu niższą inflację w 2024 roku w relacji do 2023, ale nie mamy tego efektu, bo w zeszłym roku manipulowaliśmy cenami paliw i nośników. I do czego prowadzę z tą opowieścią, to jest to, że jeżeli chcemy rozumieć wskaźnik CPI, tak jak go publikuje Główny Urząd Statystyczny co roku, to się potocznie co miesiąc, to się potocznie nazywa inflacją, to na niego się składa bardzo dużo różnych mniejszych i większych procesów, które oddziałują w znacznej skali w tym momencie i potem, kiedy patrzymy na jakieś inne miesiące, to o tym zapominamy. A najważniejsze z perspektywy NBP nie jest to, czy ten wskaźnik wyniósł 2,5, 2,7 czy 5,0, jak teraz. To jest oczywiście bardzo niepokojące, tylko to, że to 5,0 jest miarą tych samych procesów, które mieliśmy nawet wtedy, kiedy wskaźniki wynosiły 2,8, 2,6. Czyli nieustabilizowanych procesów cenowych, w szczególności usług rynkowych, a także niektórych innych pozostałych cen. Mieliśmy bardzo ładnie stabilizujące się ceny towarów, no ale teraz, kiedy złoto przestał się umacniać, kiedy pojawiły się jakieś inne mechanizmy, znowu zaczynają przyspieszać towary, w szczególności żywność, tak przetworzone, jak i nieprzetworzone. Więc te mechanizmy, które stoją za tym, że ja mówię, że mamy nieustabilizowane procesy cenowe, one są dzisiaj, kiedy Państwo widzicie 5, tak samo silne, jak latem, kiedy Państwo widzieliście 2,5 i część osób chciała odtrąbić sukces. Tylko wtedy żeśmy tego nie widzieli, bo się te liczby rok do roku tak składały, że to wyglądało 2,5. I praca, którą ma do wykonania NBP, nie będzie skończona, dopóki nie ustabilizujemy wszystkich procesów cenowych, tak? Niezależnie od tego, jak w danym momencie w czasie będzie wyglądał ten wskaźnik, tak? Ten podawany przez GUS co miesiąc jakaś ta jedna liczba, bo ta jedna liczba to jest tylko bardzo duże uproszczenie tego, co się dzieje w całej gospodarce. A w całej gospodarce dzieją się niestety cały czas relatywnie niepokojące rzeczy, jeśli chodzi o wyznaczenie cen przez przedsiębiorców i naszą skłonność jako konsumentów do akceptowania ich podwyżek. Pani profesor, ale ja rozumiem, że w takim razie są dwie ścieżki. Jedna ścieżka to jest ta, którą pani sugeruje, że trzeba to ustabilizować szybko, dając wyższe stopy procentowe. Druga to jest ta, którą dzisiaj podążamy, czyli nie podwyższając stóp procentowych. Jaka jest różnica czasowa, żeby ustabilizować ceny pomiędzy obiema opcjami? To jest świetne pytanie. Ja bym bardzo chciała znać na nie odpowiedź, ale uczciwie jako naukowiec muszę powiedzieć, że nie znam na nie odpowiedzi. O co mi przez to chodzi? Ja mam model i mogę za pomocą modelu spróbować odpowiedzieć na to pytanie. I za pomocą modelu
W mojej ocenie, myśmy już mielibyśmy skończony problem z inflacją, gdybyśmy jesienią 2022 nie zatrzymali podwyżek na 6,75, tylko doszli do tego 7,75, być może 8, 8,5, prawdopodobnie nie więcej, tak? No ale nie zrobiliśmy tego, ponieważ nie mam maszyny do podróżowania w czasie, to nie mogę się cofnąć i puścić drugiej rzeczywistości z wyższymi stopami procentowymi i zobaczyć, co by się wydarzyło, okej? I ponieważ nie mam tej drugiej rzeczywistości, to wszystko to jest kwestia interpretacji danych, a nie jakiegoś jednego twardego dowodu, który mogę panu przedstawić. To, co wiemy na pewno, to że obniżenie stóp procentowych jesienią 23 wydłużyło okres dochodzenia do celu o z grubsza jeden rok. Tylko że czym innym jest dla państwa, jeśli my jesteśmy nad celem na poziomie 3,5 i zbliżamy do 2,5 tylko powoli, a czym innym jest dla państwa, jeśli jesteśmy na poziomie 5 i zmierzamy do 2,5 tylko wolniej. Tak, to też nie jest to, że my jesteśmy nad celem, pod celem. Jeszcze jest bardzo istotna jest ta kwestia, jak daleko jesteśmy od celu. No i teraz tutaj wchodzą decyzje po stronie administracyjnej, czyli na przykład w jakim tempie przestajemy subsydiować ceny energii, czyli to stopniowe odmrażanie cen energii, w jakim tempie wprowadzamy podatki, które tak czy inaczej by zostały wprowadzone, co powinno być uwzględniane w dawnych modelach, ale nie było, na przykład podnoszenie akcyzy na alkohol i papierosy, wydaje mi się, że na pewno na papierosy, chyba też na alkohol, to samo w sobie jest jakby całkowicie w gestii polityki fiskalnej, z perspektywy polityki zdrowotnej prawdopodobnie całkowicie uzasadnione, bo w kategoriach realnych papierosy w Polsce po prostu nieprzyzwoicie taniały. Ale abstrahując od tego, czy to jest dobre, czy złe dla polityki zdrowotnej, dla polityki fiskalnej, to ma też swoje przełożenie na przykład na wskaźniki cen, tak? No bo jak rośnie cena dóbr akcyzowych, to przyspiesza również wskaźnik inflacji. I teraz w normalnych warunkach, gdybyśmy mieli wszystko ustabilizowane, przychodzi rząd i podnosi akcyzę na papierosy, na tytoń, to Rada Polityki Pieniężnej mówi, okej, to nie jest do nas, to jest polityka zdrowotna, to jest polityka fiskalna, na chwilę drgnie wskaźnik inflacji, ale ponieważ to dotyczy tylko tytoniu, a nie całej reszty dóbr i usług, to nie będzie miało żadnego przełożenia na zachowania konsumentów, więc my możemy to zignorować, nie musimy podnosić stóp procentowych, mimo że inflacja nieco przyspiesza. Ale jak nie jesteśmy w normalnej sytuacji, czyli ceny nośników, ceny wszystkiego, usług i dóbr nie są ustabilizowane i na dodatek przychodzi podwyżka akcyzy, to jest pytanie, czy dla pana, w pana głowie, kiedy wszystko drożeje i jeszcze drożeją papierosy, to pan myśli o tym, kurczę, wszystko drożeje, muszę iść po podwyżkę i kurczę, akceptuję wyższe wzrosty wszystkie, znaczy dóbr i usług, w tym papierosów. To jest zupełnie inny świat niż rzeczy nie drożeją. Drożeją papierosy, dlatego że coś. Tak? Podaję ten przykład akcyzy na papierosy, bo generalnie pali coraz niższy odsetek Polaków, łącznie palimy coraz mniej. To są wszystko dobre wiadomości z perspektywy polityki zdrowotnej, ale nagle się okazuje, że to ma wystarczająco wysoki wpływ na wskaźnik inflacji, żeby na to musieć zwracać uwagę, kiedy się jest radą polityki pieniężnej, bo inflacja przekracza 5% rok do roku. Gdybyśmy byli bliżej celu, albo wręcz w celu, czyli procesy cenowe byłyby ustabilizowane, to można by to było całkowicie zignorować, bo nie miałoby to wpływu ani na pana oczekiwania, ani na jakieś istotne parametry w gospodarce. Tak? I teraz jak mówię, że gdybyśmy nie popełnili tych dwóch wcześniejszych błędów, to bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innej sytuacji, to mam między innymi takie rzeczy na myśli, że dzisiaj to, jak przebiega inflacja, zależy od tempa odmrażania cen energii i od decyzji po stronie polityki fiskalnej w tej sprawie, chociaż to nie ma żadnego przełożenia na to, jak zmieniają się ceny usług, które są kluczowe dzisiaj z perspektywy ustabilizowania procesów cenowych, tak? Ponieważ to, jaki będzie kurs złotego, będzie miało przełożenie nagle na ceny paliw, a mamy dziwną bazę z poprzedniego roku i coś tam. Jesteśmy w takiej sytuacji nieustabilizowania, tak? Tak, że dowolna jedna informacja może wszystkich państwa przekonać, że inflacja nie jest pod kontrolą i że trzeba żądać wyższych podwyżek i akceptować wzrosty cen w sklepach i usługodawców. Więc jakby zadał mi pan bardzo precyzyjne pytanie, kiedy byśmy mieli z głowy, gdybyśmy podnieśli stopy procentowe. Ja nie mogę na nie udzielić tak precyzyjnej odpowiedzi, jakby pan chciał, ale klucz do zrozumienia, dlaczego ten argument z wyższymi stopami procentowymi jest taki silny, to jest to, że
gdybyśmy je wcześniej mieli na wyższym poziomie i gdybyśmy dzisiaj mieli już posprzątane, że się tak wyrażę, gdybyśmy byli w mniej więcej takiej sytuacji jak strefa euro, która jeszcze nie mówi, że skończyła, ale jest bliżej, gdybyśmy byli w podobnej sytuacji jak Stany Zjednoczone, które znów nie mówią, że koniec, ale już są blisko, tak, na ostatniej prostej, to moglibyśmy jako władza monetarna lekceważyć jakieś jednorazowe czy drobne impulsy cenowe płynące z różnych części gospodarki, ale ponieważ jesteśmy tak strasznie daleko od celu, to każda informacja ma potencjał wybicia Polski z tego powrotu, z tej ścieżki powrotu, tak, z inflacją do celu. I w tym sensie wydłuża ją nie wiadomo jak bardzo, bo nie wiemy, jakie jeszcze złe wiadomości ze świata globalnego i być może z kraju przed nami. Pani profesor, ja już teraz bardzo dziękuję w takim razie za naszą rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle i że te wydarzenia na świecie jednak nie będą miały aż tak wielkiego wpływu, chociaż no, zobaczymy, coś, co rzeczywistość przyniesie, prawda? Jednak mamy cały czas wojnę za granicą Polski, także może mieć to duży wpływ, prawda? Ja może inaczej spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, bo zadał Pan dużo pytań o złe wiadomości. Są też dobre wiadomości w naszej gospodarce, na przykład to, że przyspieszenie cen nośników energii nie przełożyło się na wzrost wielkich oczekiwań inflacyjnych, co już moglibyśmy zaobserwować w danych, a na razie tego nie ma, więc mogło być jeszcze gorzej niż jest teraz, ale nie zdążyłam o tych dobrych rzeczach powiedzieć. Natomiast polityka pieniężna ma Państwu wszystkim dawać poczucie bezpieczeństwa, czyli że co by się nie działo w tej polityce globalnej, nie prowadzimy wojen jako polityki pieniężne, tak? Nie prowadzimy polityki dyplomatycznej czy dyplomacji jako polityka pieniężna, ale naszym zadaniem jest dać wszystkim Państwu poczucie bezpieczeństwa, że co by się nie działo, to my odpowiadamy za stabilność pieniądza, za wartość tych pieniędzy, które Państwo zarabiacie. I dopóki nie będziemy tego mandatu realizowali, no to trochę się nie wywiązujemy z naszego obowiązku, więc jakie by wiatry na zewnątrz nie wiały, my się musimy wziąć do roboty bardziej niż do tej pory. W takim razie trzymam za to kciuki. Dziękuję jeszcze raz. Pani profesor. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.